Mateusz Janusz, KSW80, witam serdecznie. Witam serdecznie. Słuchaj, no pierwsze pytanie moje jest takie, jak dostaje się telefon z informacją, że KSW chce Cię gościć na swojej karcie, to jaka jest reakcja? No na pewno jest duża ekscytacja, jest to duży krok w przód w karierze każdego zawodnika, na pewno zobaczyć na takiej topowej organizacji europejskiej. No i na pewno, tak jak mówię, była duża ekscytacja i podniecenie. Co więcej o kulisach tego zakontraktowania Ciebie do KSW. Kiedy pierwszy był kontakt? Od kiedy Ty wiesz, że się będziesz bił na tej gali? Od kiedy wiesz też, kto będzie Twoim rywalem? Jak to wyglądało? No bo tutaj dowiedzieliśmy się nawet, że jeden z zawodników nie ma rywala i na niego czeka, bo doszło do rotacji. No też to słyszałem. No jeśli chodzi o zakontraktowanie mnie, no to gdzieś tam w styczniu, po końcu stycznia wiedziałem, że będzie organizowana gala u nas w mieście, tutaj u mnie w Lublinie. No i menadżer mnie poinformował, że będzie taka możliwość, że zostanę zakontraktowany tam na walkę. No i od tego momentu ostre przygotowania tutaj, żeby się jak najlepiej pokazać przed publicznością KSW. Słuchaj, no jeżeli chodzi o kartę walki, o zawodników z okolic Lubina albo z Lubina, no to mamy osoby takie jak Michał Michalski, mamy jest Emilia Czerwińska, Wojtek Kazieczko, Kasper Koziorzemski, Borys Borkowski, osoby tutaj, natomiast Ty jesteś też lokalnym zawodnikiem. Jak na ich tle wypadłeś, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów, no bo wiadomo, że dla KSW jest to również ważne. A to nie wiem, to by trzeba było zapytać tutaj raczej włodarzy i ludzi zajmujących się tematem biletów, ale myślę, że duża grupa ludzi tutaj ode mnie z miasta na pewno przyjdziemy wspierać na walkę. Na pewno ze dwa sektory będą tam głośno dopingowały mnie i krzyczały moje nazwisko, także myślę, że będzie grubo. Jedno, co jest pewne, no to, że jak KSW eksploruje nowe miejsca, no, mniejsze miejscowości niż te, które do tej pory było, czy jak Warszawa, jak Gdańsk, jak Łódź, jak Katowice, czy jak Kraków, to jest to, że zawodnicy lokalni są wykorzystywani, natomiast muszą się pokazać na tyle dobrze, aby też KSW dało im kolejną szansę. I poza tym stresem związanym z debiutem jest też stres tego, że trzeba się pokazać na tyle dobrze, aby KSW dalej chciało współpracować. Czy do tego podchodzisz jak do wyzwania? Podchodzisz do tego w sposób taki, że to spina, czy zupełnie? Pewnie nie. Czy ty się po prostu jarasz tym, że będziesz się bił na KSW w swoim mieście, i a cała reszta niech się dzieje, co chce? No powiem tak, no już mam 11 walk zawodowych, więc gdzieś to stresowanie się jest za mną. Miałem zloty, upadki w swojej karierze, dużo razy gdzieś tam miałem kilka przegranych na swoim koncie, tak, i przerobiłem już te tematy, że tak powiem, stricte psychologiczno-mentalne, więc jest to dla mnie na pewno mocna zajawka, że mogę zawalczyć na najlepszej organizacji w Europie. U siebie w mieście to już w ogóle jest bomba, nigdy nie spodziewałem się tego, że to tak się ułoży w moim życiu, że dostanę taki dar od losu i na pewno go mocno wykorzystam i jestem pewny siebie, pewny swoich umiejętności, mocno się przygotowywałem do tej walki i na pewno wiem, że pokażę fajerwerki. Wspomniałeś o tym, że już masz doświadczenie. Przepraszam, popraw mnie, bo z drogi wpadłem, to mogłem się pomylić, ale walczyłeś chociażby na gali Brave, jeśli się nie mylę, prawda? Czy tak mi się wydaje, że między innymi masz tam występ na gali Brave. Walczyłeś się też, pamiętam, z Kamilem Przymuszowskim na jednej z gal chyba. Więc doświadczenie jest i ludzie, którzy tu walczyli, no mówię tu o Kamilu, też już gdzieś tam masz w swoim CV wpisanych i to jeszcze ze zwycięstwem. Więc właśnie, czy to są jakieś dodatkowe emocje, poza tym oczywiście, że trafia się do KSW, czy to, że przyjdzie walczyć chociażby przed własną publicznością, chociażby to, że to jest jednak jakaś nowość znowu, jeśli chodzi o Twoje występy. Czy to robi jeszcze jakieś wrażenie, takie mocne? No powiem tak, no wiadomo, no walka u siebie mnie akurat uskrzydla jako zawodnika. Ja lubię walczyć na swoim terenie, lubię słyszeć doping, być u siebie, czuć się jak w domu. Dla mnie to jest tylko podwójna motywacja do tego, żeby się dobrze zaprezentować w klatce. Wiadomo, ekscytacja jest duża, że jest to KSW, no wiadomo, to jest marzenie każdego młodego zawodnika, który gdzieś tam zaczyna swoją przygodę z MMA, więc jak zacząłem tę przygodę z MMA i oglądałem pierwsze walki w KSW... Kogo przede wszystkim oglądałeś? Mameda, Materle. No to wiadomo, no to zawsze człowiek miał jakieś takie ciche marzenie, że może kiedyś ja tam będę i teraz tutaj jestem, dlatego to jest dla mnie mega, mega ekscytujące, motywujące i mówię, na pewno dam z siebie wszystko. A jeśli chodzi o tych zawodników, o których wspomniałeś, tam Szymuszowski czy ta walka na Brave, no to no z Kamilem Szymuszowskim to było jedno z większych moich wyzwań. Walczyłem wtedy za federację tutaj lokalnej, która chciała mi po prostu stworzyć takie wyzwanie, no żeby mnie sprawdzić, czy gdzieś tam mogę iść w to duże MMA. Było to, mówię, duże wyzwanie, zdałem je chyba na piątkę, bo wtedy tam był chyba knockout. Efektowne zwycięstwo było, tak. Efektowny knockout tam był w pierwszej rundzie. Potem wziąłem walkę gdzieś tam na szybko w Brave, bo była możliwość zawalczenia. Chciałem się też pokazać na dużej federacji z pretendentem do pasa, tam 8-4. Walkę przewalczyłem, byłem wtedy bez formy tak naprawdę, bo to wziąłem z biegu, tak naprawdę w okresie wakacyjnym. Także walkę wziąłem na 3 dni przed. Przewalczyłem 3 rundy, nie dając sobie zrobić krzywdy. Pierwszą nie było jakiejś tej ogromnej dominacji, właśnie ta pierwsza runda nie była taka zła. Nie, no pierwszą rundę na kartach sędziów, z tego co wiem, to wygrałem. Dwie kolejne przegrałem, bo tam była dominacja zapaśnicza, ale to ja się przyznam bez bicia, że po prostu no, nie miałem prądu, no bo nie było przepracowanego okresu tlenowego, okresu siłowego, no i tym mnie zjadł ten przeciwnik.
masz efektowne zwycięstwo nad Kamilem Szymuszowskim, a z kolei efektowne zwycięstwo na tobie ma Adam Łaguna, który nawet był chyba, jego walka była chyba nominowana, nawet nie wiem, czy nie, no, przez nasz portal na pewno gdzieś tam się przewija jako nominacja do knockoutu. Jak przygoda z Babilonem, wspominasz od tej strony nie tylko sportowej, ale też organizacyjnej. Jak duży przeskok widzisz teraz, widziałeś w Brave'ie, a jaki jest tutaj, jakbyś organizację porównał do siebie, no bo już tak naprawdę w tej nie aż tak długiej karierze masz spory przegląd pola, jeżeli chodzi o Europę. No powiem tak, patrząc na w kontekście organizacyjnym, wiadomo, te mniejsze gale, no to wiadomo, no ustępują mocno KSW i w ogóle nawet Babilonowi czy Brave. Mówię tak, jak miałem walkę, przygodę z Babilonem, no tam już ta organizacja była na wyższym poziomie. Na Brave już był to poziom europejski, ale tutaj to jestem naprawdę mile zaskoczony i zszokowany nawet, jak to wygląda. To jest naprawdę mega fabryka, jest mega wszystko zorganizowane, top, top. Jak menadżer wysłał mi całą taką listę, co, gdzie, kiedy, w który dzień, to mówię, kurde, jestem w domu, to będzie mój dom, mówię, to jest wszystko. No zaraz, co takiego fajnego było w tym, że tak pomyślałeś, że jak w domu, co, to ja lubię, kiedy możesz chodzić do kuchni, czy nie? Ja lubię, jak jest wszystko poukładane, jak jest wszystko zorganizowane, jak zawodnik nie musi myśleć o tym, że kiedy będę gdzieś tam, kiedy będzie, gdzie będzie waga, gdzie będzie co, wszystko jest napisane na kartce, każdy wie, każdy ma jakąś informację, wszystko jest prowadzone, my tylko przychodzimy tutaj tak naprawdę zrobić wagę i dać dobre widowisko. I dać wywiady. No właśnie, bardzo dobrze w takim razie. Tak jeszcze tylko dopytam, bo mówiłeś o tym, że gdzieś tam i to było widać w tej walce na Brave. Nawiązuję do niej, bo to było rzeczywiście coś, co gdzieś myślę jakoś też złapało kibiców. Pamiętają tę walkę ci, którzy interesują się MMA na pewno. Mówiłeś o tym zapaśniczym, tam zdominowaniu przez rywala, o tych kwestiach, które z tym się wiązały, o tym, że troszkę było bez formy. A teraz jak wygląda sytuacja? Te zapasy to też trochę ta walka nauczyła czegoś, dodała jakiegoś takiego pomysłu, co robić dalej? Jak to w ogóle teraz wygląda, jeśli chodzi o twoją osobę? Znaczy ja powiem tak, w tamtej walce mimo, że nie brakowało umiejętności zapaśniczych. Nie mówię o brakowaniu umiejętności, mówię o... mi bardziej prądu tak. I tlenu, bo pierwszą rundę on tam próbował mnie obalać i ja to mocno broniłem i nie dawałem sobie nie zrobić krzywdy ani obalić się. Nawet gdzieś tam, mówię, kilkukrotnie go gdzieś tam trafiłem dość mocno. Mówię, no brakowało tego tlenu, żeby to pociągnąć w drugiej, trzeciej rundzie i wyjść na plus z tą walką, tak? Tak jak mówię, no teraz te przygotowania były pełne, kompletne, od początku poprzez tlen, siłę, dynamikę i także wszystko było od początku do końca zrobione, pełen okres przygotowawczy, także czuję się gotowy. Jesteś zadowolony z tego wszystkiego? Tak, jestem zadowolony, jestem gotowy, waga świetnie schodzi, także nie mogę na nic narzekać. Świetnie to znaczy? No to zostało kilka kilo. Jasne. Mamy kilka kilo z czwartku zawsze. Różnie to z tymi kilogramami wygląda później jutro, natomiast no, nie złożyczymy. O jedno, że chciałbym zapytać, jeśli do KSW wchodzi, to często jest tak, że zawodnicy mniej doświadczeni albo ci, którzy zaczynają przygodę z dużym, największym MMA, dostają od razu najwyższe progi. Nie uważam, że tak jest w twoim wypadku. Nie zostajesz rzucony na pożarcie. Twój rywal też będzie debiutował. To jest raz, dwa. Wydaje mi się, że i twój przeciwnik na Brave, nie pamiętam nazwiska, i Adam Łaguna byli od niego lepsi. W mojej opinii ta walka potrwa maksymalnie do drugiej rundy i zwycięstwo będzie po twojej stronie przez techniczny knockout. Tak postawiłem na fortunie, tak, że nie zapomnij zrobić dokładnie tak, jak powiedziałem. Ohoho. A teraz tak poważnie, to nie będzie w mojej opinii, a czy w twojej też, największe wyzwanie na papierze, jeżeli chodzi o twoją karierę? Na papierze, to tak jak mówisz, to jest na papierze, tak? Wiadomo, no gdzieś tam, jeśli chodzi o rekordy, no to miałem mocniejszych przeciwników, tak jak Kamil Szymuszowski czy Adam Łaguna, który był wtedy top, wszedł tam mocno po pas w tym Babilonie. Dostałem od niego knockout, no mówię, niefortunnie się wtedy to tak złożyło dla mnie, chociaż też byłem świetnie przygotowany. Mówię, no to byli na pewno na papierze mocniejsi zawodnicy, ale ja każdego zawodnika traktuję tak samo, każdego traktuję jak mistrza świata i do każdego przygotowuję się w ten sam sposób. Jak to się ułoży, to pokaże dzień, jaki będzie miał on dzień, jak i ja, jak się przygotowaliśmy, jak odrobiliśmy pracę domową i tyle, no. Ale do każdego trzeba mieć szacunek i respekt, bo to jest MMA i nieraz pokazało, że jedna chwila nieuwagi i można pójść do spania. To chyba wszystko, tak? Chyba wszystko, dziękuję. Ja tylko dodam, że to był Chad Haneko, o ile się nie mylę, ten zawodnik, z którym walczyłeś. Tak. Z RPA. Nadczłowiek, takim pseudonim podobno. Superman, tak. Dokładnie tak. Czyli wszystko wiemy w takim razie i co, czekamy na tę jutrzejszą walkę, zobaczymy, czy rzeczywiście potwierdzi się, że tak wszystko fantastycznie się udało poukładać w trakcie przygotowań. Dziękuję bardzo.